Telewizja Republika. Potrójne espresso. Goście to dzisiaj pani Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan poseł Andrzej Rozenek, Nowa Lewica. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Szanowni państwo, to może zaczniemy od tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Pan poseł Andrzej Rozenek, jak pan to widzi? Jakie tutaj sprężyny działają? No niewątpliwie mamy do czynienia z zaplanowaną operacją reżimu Łukaszenki, wspieraną gdzieś tam z tyłu, za plecami przez Putina. Operacja ta nosi kryptonim Śluza. Była znana naszemu wywiadowi od początku tego roku. No ubolewam, że rząd późno się do tego zaczął przygotowywać, ale to na marginesie. Jest to operacja polegająca na przerzucaniu przez naszą granicę nielegalnych imigrantów w celu zburzenia spokoju społecznego w Polsce, a najlepiej w Unii Europejskiej. To jest taki pierwszy podstawowy cel. Drugim celem oczywiście jest udowodnienie, że w Unii Europejskiej albo chociaż w Polsce tak samo nie przestrzega się praw człowieka jak na terenie Białorusi czy też Rosji. No bo to od dawna jest odwieczny problem Rosji, że Unia Europejska uzależnia jakąś głębszą współpracę z tym państwem od przestrzegania praw człowieka. Mówiąc dobrze, zacznijcie najpierw przestrzegać prawa człowieka u siebie, a potem będziemy rozmawiać o zacieśnianiu jakiejkolwiek współpracy. Zatem operacja poważna, mająca poważne cele polityczne, wymagająca wielu działań zarówno ze strony naszych służb, jak i ze strony dyplomacji. A jak pan ocenia polską reakcję na to, co jest zrobione? Przypomnijmy, że w lipcu rząd zamówił tą słynną koncertinę. W początku września rozpoczęło się jej rozkładanie. Potem ten okres, w którym dostęp mediów do granicy został ograniczony z uwagi na wcześniejsze wybryki, bo możemy tutaj wyliczyć telewizje i redakcje prasowe, które zajmowały się no właśnie osłabianiem polskiego polskich funkcjonariuszy, demotywowaniem ich, szukaniem ich personaliów i tak dalej. Ta zapora to się nazywa zintegrowana zapora inżynieryjna, tak to się w wojsku nazywa. Ona, tak jak i wszystkie reakcje, były spóźnione. Tak, ja jeszcze raz powtórzę, od mniej więcej stycznia, lutego polski wywiad alarmował o tym, że będzie się coś takiego działo na granicy. Był czas na to, żeby reagować wcześniej. Wcześniej zresztą były takie sytuacje na granicy litewsko-białoruskiej i można było z tego wyciągać wnioski. Generalnie reakcje polskiego rządu są spóźnione. To po pierwsze. Po drugie, brakuje reakcji dyplomatycznych. Postawiono wyłącznie na rozwiązania siłowe polegające na budowaniu najpierw zintegrowanej zapory inżynieryjnej, następnie na wzmacnianiu jej poprzez wybudowanie jakiegoś muru. No, wiemy z doświadczeń znacznie silniejszych państw jak Polska, takich jak chociażby Stany Zjednoczone, że żaden mur nie przeszkadza, jeżeli ktoś rzeczywiście jest zdeterminowany. Władze kraju decydują się, by przez ten mur ludzi przepuszczać. Czy pan był za tym, żeby stan wyjątkowy w Polsce był ogłoszony we wrześniu? Nie byłem za tym. Uważam, że to jest nadwymiarowe działanie, a szczególnie odcięcie mediów od tej sytuacji uważam za totalny błąd i to jest największy błąd tego rządu, dlatego że pozwolono w ten sposób na przekaz strony białoruskiej, który jest jedynym przekazem w tej chwili w mediach międzynarodowych. No ale jak widzimy, jest nieskuteczny, bo media międzynarodowe doskonale wiedzą, co się dzieje w Polsce. Skuteczność to jeszcze zaczyna dzisiaj od wczoraj. Może, panie redaktorze, jeżeli mówimy o skuteczności, to skuteczność dzisiaj może sobie przypisać Angela Merkel, prezydent Macron albo Joe Biden w tej Angela sprawie. Merkel, która skutecznie, mówić o skuteczności skutecznie, skutecznie zachęciła Łukaszenkę do dalszych wybryków. Angela Merkel skutecznie wygasza ten konflikt jednym telefonem, dodajmy. No raczej, no może to jest dyskusja na ten temat, będziemy o tym mówić, pani poseł się na pewno odniesie. Jeszcze jedno pytanie do pana dotyczące wczorajszej wizyty na granicy pani Ochojskiej wraz z grupą europarlamentarzystów. Państwo bardzo oburzeni, że Straż Graniczna i Policja nie dopuściła ich, no ale mimo to znaleźli jakichś ludzi w lesie i powiedzieli, że to są właśnie uchodźcy, użyli tego sformułowania. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański opowiadał mi, jak niedawno był na granicy litewsko-białoruskiej. Na zaproszenie oczywiście parlamentarzystów Litwy.
mogli oglądać wszystko, byli dopuszczeni do samej granicy, kontrolowali to, co tam się dzieje. Usłyszał od swojego odpowiednika litewskiego, że w zasadzie jest na granicy codziennie albo co drugi dzień po to, żeby kontrolować to, co tam się dzieje. Mhm. A pani Gochońska pojechała po to, żeby kontrolować, czy też po to, żeby wzmacniać reakcję czy też narrację pana Aleksandra Łukaszenki? Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność pani Ochojskiej, nie mam najmniejszej wątpliwości, że pojechała, dlatego że dzieje się na granicy kryzys humanitarny i jest tam po prostu potrzebna. Dobrze. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Ochojska pojechała wczoraj na granicę jako reprezentant Aleksandra Łukaszenki, czy też po to, by ratować biednych uchodźców, jak ona sama ich określa? Znaczy tutaj jakby, panie redaktorze, szanowni państwo, nikt nie kwestionuje wcześniejszych działań pani Ochojskiej, bo jakby tutaj jest to niekwestionowane. Natomiast w tej sytuacji to wczorajsze, ten wczorajszy jej przyjazd z całą rzeszą, można powiedzieć, z taką większą grupą ludzi, no dla mnie to jest nieuzasadnione, dlatego że z jednej strony państwo mówicie, że brońmy granicy, nie ma dziennikarzy, pani Ochojska przyjeżdża, wiedząc, że dziennikarze mogą wejść, bo od wczoraj już obowiązuje ten przepis, ale pod pewnymi warunkami trzeba spełnić pewne przepisy, żeby się tam pojawić. W związku z czym używacie państwo argumentu takiego, że nie wpuszczamy dziennikarzy z jednej strony, a z drugiej strony, bo jest przekaz, że jest w ten sposób to motywujecie, że jest uwierzytelniany, uwiarygadniany przekaz jest jednostronny z od strony pana Łukaszenki. Natomiast takie postępowanie idealnie po prostu wpisuje się w ten jego przekaz i mam wrażenie, że niestety ta wczorajsza wizyta nie miała nic wspólnego z tymi ludźmi, którzy są na granicy, tylko po to, aby właśnie pięknie się wpisać w przekaz Łukaszenki, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby jak najgorzej znowu mówiono o Polsce na arenie międzynarodowej, więc tutaj takie jest moje zdanie. Natomiast odniosę się oczywiście do... A zgodziłaby się pani z stwierdzeniem, że pani Janina Ochojska wzmacnia swoją obecnością i swoją działalnością tezy głoszone przez propagandę białoruską? Szczerze mówiąc, to w moim przekonaniu właśnie ten przyjazd i ten komentarz i to wystąpienie właśnie to taki był jego, że tak powiem, finał. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi poprzednika, no panie pośle, ja tylko przypomnę, niech pan, zresztą to jest informacja ogólnie dostępna, proszę sobie przypomnieć, jak państwo głosowali w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, jak państwo głosowali w przypadku budowy muru i innych, wprowadzeniu innych obostrzeń, aby ułatwić Straży Granicznej i innym funkcjonariuszom pracę tam. Nie ma nic to wspólnego. Ja mam wrażenie, że państwo mimo tego, że dzieje się to, co się dzieje, że od początku mówiliśmy, że to nie jest żadna kryzys humanitarny, tylko to generalnie z tego będzie jakaś grubsza sprawa. Absolutnie państwo nie wyciągacie wniosków, bo jeżeli by tak było, no to nie mówi, te argumenty, które państwo używają, no to już by uległy zmianie. Natomiast generalnie ciągle od państwa słyszymy te same argumenty, że za późno i ciągle jest coś wyciągane, ciągle szukanie dziury w całym i ciągle robienie na przekór. Jak nie dopuszczaliśmy dziennikarzy, to źle, bo nie dopuszczacie dziennikarzy. Teraz dziennikarze będą mogli być dopuszczani, to też jest źle. Więc no ja bym apelowała jednak o pewną konsekwencję tutaj. No, naprawdę proszę sobie przypomnieć, jakie państwo działania podejmowali ciągle od samego początku, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją na granicy. Państwo nie wspierają. Nie chodzi tutaj, żebyście nas tutaj chwalili, ale żebyście chociaż wspierali, żeby ten przekaz, że jest jedność narodu polskiego w takiej dramatycznej sytuacji poszła w świat, bo to właśnie o to chodzi. A dzięki pani państwu, poseł, niestety, to jeszcze Łukaszenka je popcorn, zmieńmy może troszkę temat naszej rozmowy. Wczoraj nadzwyczajne spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Pani, jak rozumiem, była i przekaże nam, co Jarosław Kaczyński powiedział posłom. Rzeczywiście wczorajsze spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, no miało ono na celu zwarcie szyków. Przed nami kolejne
kwestie kolejne, wprowadzanie ustaw, między innymi tarcza antyinflacyjna, więc ważne tematy przed nami. Oczywiście też zostaliśmy poinformowani o tym, że w następnym tygodniu kolejne posiedzenie Sejmu, więc kolejne ważne kwestie przed nami do zrobienia jeszcze kwestii, przed świętami. Z tych spraw kontrowersyjnych, co było na temat chociażby wiceministra sportu Łukasza Mejzy? No rzeczywiście temat dość kontrowersyjny. Stanowisko nasze jest jedno. Z tego co wiem, to oświadczenie majątkowe pana ministra jest badane przez Komisję Etyki, w związku z czym jeżeli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości, to nasze stanowisko jest jasne, że taka sytuacja nie może być kontynuowana. Media opozycyjne oskarżają PiS o chęć całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Jak państwo się odnosicie do tego projektu, który został wniesiony, bo to znowu podgrzewa atmosferę? To jest inicjatywa obywatelska, projekt złożony dzięki ustawie, która umożliwia 100 tysiącom obywateli złożenie projektu w Sejmie. No i bardzo dobrze. Inicjatywa, tak, to jest dobrze, że możemy takie rzeczy robić. Źle, że ktoś zdobył 100 tysięcy podpisów pod tak haniebnym projektem, który zakłada, że kobieta za usunięcie ciąży wynikającej z gwałtu będzie siedzieć dożywotnio w więzieniu. To jest po prostu oburzające. A jak pan sądzi, dlaczego to się pojawiło właśnie teraz? Ja myślę, że to się pojawiło między innymi dlatego, że trwa, jak to państwo mówicie, ingerencja w wewnętrzną spójność Unii Europejskiej, czyli wy to nazywacie wojną hybrydową. I różnego rodzaju agentura rosyjska, uśpiona lub nieuśpiona do tej pory, zaczyna właśnie w ten sposób burzyć spokój Ale społeczny pośle, w państwach Unii panie Europejskiej. Panie pośle, pana rola jest tutaj taka, że mówi pan rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, a pan konsekwentnie mówi rzeczy, z którymi ja się absolutnie zgadzam i podpisuję oboma rękami. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, że pan się ze mną zgadza, ale nic na to nie poradzimy. No. Taka jest prawda. Przecież ci ludzie, którzy rozpętują to piekło kobiet dzisiaj, de facto służą reżimowi Putina i jego polityce, bo rozwalają od środka Unię Europejską. Jako strona taka zwalczająca ten projekt pani Marta Lempart, czy to też jest element scenariusza? Nie, to jest przecież naturalna obrona kobiet. No jeżeli by panu ktoś groził więzieniem za wykonywanie pana podstawowych praw obywatelskich, chyba też by pan wyszedł na ulicę. Rozumiem, pan kobietą nie jest, więc pan nie wychodzi, ale większość światowych mężczyzn wychodzi z kobietami. Naprawdę. To domniemanie raczej. Zatem nie wrzucajmy tu Marty Lempart do tego kotła, bo w tym kotle Ale stała się po takim roku nieaktywności, stała się bardzo aktywna. Znowu chcę, żeby powtarzać jej haniebne słowa wykrzykiwane przed Sejmem. Łazi kobieta z czerwoną farbą, maluje nawet, jest na tyle niezgrabna, że sama siebie maluje tą czerwoną farbą. Rozumiem, drogie ciuchy zostały zniszczone. Bardzo sprytnie pan zwekslował temat z poważnego tematu zagrożenia dla wszystkich kobiet pozbawieniem wolności dożywotnim za usunięcie ciąży na jakieś happeningi, ale mi się wydaje, że jednak ten temat podstawowy jest znacznie bardziej istotny. I pani myślę, poseł, że warto zaapelować do wszystkich kobiet, również do pani poseł, żeby takim chorym pomysłom się przeciwstawiać, bo dajmy naprawdę głos w takim razie pani Marcie Kubiak. No nie żyjemy w wieku XVI, tylko w XXI. Która, jak zakładamy, jest kobietą. No ja mam pytanie do pana posła. Co za wy? Bo pan mówi wy, więc prosiłabym tutaj o doprecyzowanie. No trochę dziwne, że pan będąc mężczyzną wypowiada się w kwestii dotyczących kobiet, no ale okej. Okay. Pan redaktor mnie zapytał, musiałem odpowiedzieć. To grzeczność. No powiem tak, no grzeczność to by była, gdyby mi pan nie przerywał, bo ja panu nie przerywałam. Natomiast co do kwestii dotyczącej pani Lempart, no to rzeczywiście troszeczkę się uspokoiła, natomiast ostatnimi czasy niestety mamy wielki powrót pani Lempart. Na sztandarach tutaj niesie wielkie hasła o prawach kobiet, natomiast rzeczywiście coraz więcej ludzi, mam wrażenie, że
zaczyna sobie zdawać sprawę, że to w walce o prawa kobiet nie ma nic wspólnego. Natomiast rzeczywiście to hasło praw kobiet stało się jakby dla niej możliwością generalnie medialnego zaistnienia. Zresztą no, już nie mówię o tym, że feministka, która ostatnio, prawda, miała taką akcję, bo tak sobie wymyśliła, gdzie zupełnie nie poszanowała praw innej kobiety, więc to też pokazuje, że tak naprawdę prawa kobiet ta pani ma, wydaje mi się, zupełnie w głębokim poważaniu, ujmując to zupełnie dyplomatycznie. Taki szacunek dla ludzi, prawda? Bo tutaj szacunku dla innej kobiety, no to też kobieta, która wychodzi i mówi, że wypowiada się w imieniu wszystkich kobiet, no ja bym się tutaj nie zgodziła, bo nie wypowiada się w moim imieniu, a poza tym skąd w ogóle takie przypuszczenie, że może się wypowiedzieć, że ma prawo w ogóle wypowiadać się pani w imieniu wszystkich kobiet. Pani poseł, to jeszcze jedno pytanie. A co z tym dożywociem dla kobiet? No, chyba pan wczoraj, panie pośle, nie oglądał debaty. No oglądałem, no, pytam o pani zdanie. No to jak pan oglądał, no to pan wie, jakie jest moje zdanie. No słucham, może pani się odważy powiedzieć teraz w Telewizji Republika to swoje zdanie. Panie pośle, moje stanowisko. Brakuje odwagi. Jest, panie pośle, bardzo, naprawdę bardzo jest fajnie, będąc mężczyzną, wypowiadać się w kwestiach dotyczących kobiet, a poza tym... Ale pani jest kobietą, może pani się wypowiedzieć. Ale nie jest pan mężczyzną i pan wybaczy, nie będę rozmawiać z mężczyzną o kwestiach dotyczących kobiet i moich spraw. Tutaj czyli to jest argument feministy. Widzowie Telewizji Republika nie dowiedzą się, mówiący, jak pani ma ale możemy sprawdzić, ja co pani poseł mówiła. Można, panie pośle, sprawdzić podczas dzisiejszego głosowania, więc proszę tutaj trzymać się faktów i rzeczywistości. To aroganckie, żeby odsyłać telewizor. O ile pamiętam, prawo dużo szerzej podyskutować jeszcze w niejednym programie. O ile pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość jest za odrzuceniem tego projektu, więc chyba sprawy nie ma. To zajmijmy się jeszcze projektem, który będzie dzisiaj omawiany w Sejmie, mianowicie sędziowie pokoju i reforma systemu sprawiedliwości. Może zaczniemy w takim razie od pani poseł Marty Kubiak. No rzeczywiście, dzisiaj będziemy zajmować się tymi jakże ważnymi tematami. Sędziowie pokoju, czyli tutaj propozycja wprowadzona przez pana prezydenta, ma to ułatwić, ma to odciążyć w pewnym sensie sędziów. No i reforma dalej wymiaru sprawiedliwości, która rzeczywiście ma doprowadzić do tego, aby sądy, no jakby przybliżyć też te kwestie i ułatwić obywatelom korzystanie, jeżeli jest taka konieczność, oczywiście z sądów. Mam nadzieję, że projekt zostanie poparty przez również pozostałą część opozycji. No oczywiście my nigdy nie mówiliśmy, że ta reforma, którą do tej pory żeśmy przeprowadzili, że ona jest zadowalająca i że ona nas zadowala. Dlatego też między innymi takie kwestie, które zostaną wprowadzone, czyli wprowadzenie między innymi takiej aplikacji, która umożliwi łatwiejsze korzystanie, jak już powiedziałam wcześniej, w razie potrzeby z różnych kwestii dotyczących załatwiania spraw w sądzie. Więc wszystko sprowadza się ku temu, aby rzeczywiście ten sąd był bardziej frontem do obywateli, żeby to wszystko przebiegało szybciej i sprawniej. Pan poseł, słuchamy o sędziach pokoju. Co sądzi Lewica? No ja słuchałem pani poseł i gdyby pani poseł nie była z Prawa i Sprawiedliwości, to nawet bym przyklasnął temu, co pani mówi. Ale przez 6 lat rządzicie i wasza reforma wymiaru sprawiedliwości spowodowała wydłużenie kolejek w sądach i jeszcze większy chaos w sądach niż był. Spowodowała również to, że Trybunały Europejskie mają do Polski pretensje o to, że nie przestrzega się u nas fundamentalnych podstaw prawa. Zatem mógłby pan te podstawy prawa, których w Polsce nie są przestrzegane, wymienić? Ależ oczywiście, trójpodział władzy. Trójpodział władzy jest podstawowym, fundamentalnym prawem Unii Europejskiej i wchodząc do tej rodziny państw unijnych, zgodziliśmy się na to, że będziemy w Polsce trójpodziału władzy przestrzegać. Ciągnąc ten temat, bo to bardzo ciekawe, to bardzo ciekawy argument. Panie redaktorze, dlaczego pan mi ciągle przerywa? No bo ja panu absolutnie nie przerywam. Natomiast powiedział pan ciekawą rzecz, bo myślałem sobie, że ale proszę bardzo, proszę dokończyć, a ja potem dopytam. Bez trójpodziału władzy nie ma demokracji.
A rodzina państw europejskich jest rodziną państw demokratycznych. Widząc, do czego zmierza rząd pana Kaczyńskiego, Trybunał postanowił Polsce przypomnieć o tych fundamentalnych, podstawowych prawach panujących w Unii Europejskiej. Na co usłyszeliśmy ze strony m.in. pana marszałka Terleckiego, że najlepiej będzie wyjść z Unii Europejskiej, że taki wariant jest rozważany przez Prawo i Sprawiedliwość. Mogę zadać pytanie tak, teraz? Oj, panie. Czy w ramach trójpodziału władzy dopuszczalny jest udział sędziów w działalności stronnictw politycznych? Co to znaczy stronnictw politycznych, panie redaktorze? Bo jeżeli sędzia staje na straży demokracji, na straży konstytucji i praw człowieka, to może to robić oczywiście w każdym miejscu i w każdym momencie. Wręcz jest to jego obowiązek. Czyli sędzia natomiast może brać udział w zgromadzeniach antyrządowych, może brać razem z salą krzyczeć 8 gwiazdek, może też brać udział w zgromadzeniach osób, które jawnie od początku istnienia, od wyborów w 2015 roku stoją przeciwko demokracji, podważając demokratyczną legitymację obecnego rządu. Jeżeli jakiś sędzia zostanie celowo mianowany przez ministra po to, żeby potem niszczyć innych sędziów, to oczywiście mamy do czynienia z sędzią, który się sprzeniewierzył swojemu zawodowi. Mm. Natomiast jeżeli ale mamy przeciw, do czynienia nie sprzeniewierzają sędzią, się ci, którzy... No bo pan oczywiście doskonale wie, że mówimy o sytuacji spotkania zjednoczonej opozycji i razem z tą chórem Zjednoczona Opozycja byli prominentni antyrządowi sędziowie, którzy to śpiewali, krzyczeli. Więc to, czy krzyczeli, tego nie wiem. Ale byli na tej sali, nie wyszli, więc wzięli udział w sędziowie zgromadzeniu politycznym. Czy w takim razie ci sędziowie naruszyli trójpodział władzy, pana zdaniem, czy nie? Absolutnie niczego nie naruszyli. Dobrze. Sędziowie mają obowiązek bronić konstytucji, dobrze, bronić fundamentalnych praw człowieka. Dajmy teraz natomiast w takim razie sędziowie mają też obowiązek odpowiedzieć na to pytanie, panie pośle, pani Marcie władzy. Kubiak. Słuchamy. Znaczy, panie redaktorze, no przepraszam, że taka moja reakcja, ale po prostu do śmiech mnie głęboki ogarnia, dlatego że pan, będąc posłem, powinien doskonale wiedzieć o tym, że sędzia nie może i nie ma nawet prawa angażować się 30 sekund, pani poseł, w polityczne różnego rodzaju kwestie. I musi być niezależny i niezawisły. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to też doskonale pan powinien wiedzieć o tym, że wchodząc do Unii Europejskiej, no niestety na wasze nieszczęście nie zgodziliśmy się na to, aby Unia Europejska dyktowała nam, jak będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości. Jeżeli jest inaczej, to bardzo proszę mi szybko przedstawić dokładny artykuł. Ale to już innym razem, pani poseł, ponieważ nasz czas który właśnie podpisał Lech Kaczyński. Pięknie państwu dziękuję. Nie ma takiego artykułu, poseł panie pośle. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Jest najbardziej. Andrzej Rozenek, Nowa dziękuję. Lewica. Pięknie państwu dziękujemy. Życzymy miłego dnia i żeby to posiedzenie Sejmu nie trwało zbyt długo dzisiaj. Tyle, proszę państwa, potrójnym espresso, a kolejny program już za moment. Zostańcie z nami.